Anna Więcławska, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu lokalnego. Dziś przed Państwem rozmowa z Aleksandrą Bacińską, film o księdzu Kiedrowskim, a także LibDab Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Na dobry początek informacje z ubiegłego tygodnia. Agata Król, witam serdecznie. Rozpoczynamy wiadomości. Na początek informacje z ratusza. W zeszłym tygodniu Zarząd Województwa ogłosił listę beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie uzyskało tylko 10 z 40 wniosków. Wniosek Wąbrzeźna na budowę ścieżek rowerowych znalazł się niestety na rezerwowym 14 miejscu. Wniosek mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpania środków finansowych. Jeżeli w procedurach przetargowych projektów, które uzyskały dofinansowanie, wystąpią oszczędności, Wąbrzeźno przystąpi do programu. W innym przypadku trzeba będzie poczekać na nowy program Unii Europejskiej. Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku, w ubiegłym tygodniu gościła w Wąbrzeźnie. Powodem wizyty były tereny w Wałyczu, które mają wejść do specjalnej strefy ekonomicznej. W spotkaniu uczestniczyli starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski, wójt gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik i wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka. Dotychczasowy stan zaawansowania prac przygotowawczych do utworzenia strefy prezes oceniła wysoko. Celem jest, aby tereny w Wałyczu formalnie znalazły się w specjalnej strefie ekonomicznej jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. 16 kwietnia na ulicy 750-lecia Wąbrzeźna 13-letni chłopiec został pogryziony przez psa. Pies prowadzony był na smyczy, jednak nie miał kagańca. Dziecko trafiło do szpitala z poważną raną nogi. Właściciel czworonoga został ukarany wysokim mandatem. Na szczęście pies był zaszczepiony przeciw wściekliźnie. Przypominamy wszystkim właścicielom czworonogów o obowiązku wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu. Osoby, które nie stosują się do tego nakazu, będą karane grzywną do 250 zł. Burmistrz Leszek Kawski podpisał porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac interwencyjnych. W ramach tej umowy na okres 6 miesięcy zatrudniono 5 kobiet i 20 mężczyzn. Kobiety zostały oddelegowane do takich jednostek jak Unia, WCEPTIS oraz TBS. Z kolei wszyscy mężczyźni znaleźli zatrudnienie w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych. Do każdej osoby w ramach prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy przyznaje miesięczną refundację w wysokości 600 zł na wynagrodzenie i składkę na ubezpieczenie społeczne. Pozostała część środków finansowych pokrywana jest z budżetu miasta. W zeszłym tygodniu wąbrzeskie przedszkolaki wyruszyły na wędrówkę po okolicy, aby ocenić stan czystości oraz dbałości o środowisko. Udział przedszkolaków w tzw. patrolu ekologicznym to jedno z zadań w ramach realizacji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Dzieci z grupy Kaczuszek sprawdziły, jak w rzeczywistości wygląda nasze otoczenie, a w szczególności okolica jeziora Frydek. Pszczółki z kolei patrolowały najbliższe osiedle. Wiewiórki zaś wybrały się do centrum miasta. Dzieci doskonale wiedziały, jak segregować odpady, dlaczego ich segregacja jest ważna oraz potrafiły wyjaśnić, do czego służą pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami. Trwa budowa ulicy Bukowej, która połączy osiedla Marysienka i Niedziałkowskiego. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo robót drogowych Drobud. Przetarg został rozstrzygnięty pod koniec lipca ubiegłego roku. Umowę podpisaliśmy 5 sierpnia 2011 roku i bezpośrednio po podpisaniu umowy przystąpiliśmy do robót przygotowawczych i później w kolejności do realizacji robót. Do tej pory wykonano kanalizację deszczową grawitacyjną wraz z przykanalikami do wypustów ulicznych. Na całej długości postawiono część chodnika i krawężnika.
Oczywiście po czasie okresu zimowego, przestoju okresu zimowego przystąpiliśmy do roboty bezwłocznie z momentem, kiedy warunki atmosferyczne pozwoliły nam wejść z realizacją robót. Na chwilę obecną prowadzone są roboty polegające na korytowaniu drogi, układaniu mas, układaniu podbudowy. Równolegle są wykonywane chodniki, krawężniki i także branża elektryczna, czyli instalacja do oświetlenia, czyli słupy i układanie przewodów. Inwestycja poprowadzona jest zgodnie z założonym harmonogramem. Przebieg według mnie zadowalający z tego względu, że termin, jaki nas obowiązuje, czyli wykonanie do 30 czerwca, jest niezagrożony. Zakres prac obejmuje modernizację ulic Okrężnej i Bukowej. Układana jest ścieżka pieszo-rowerowa. Przy ścieżce pieszo-rowerowej stanie 19 lamp ulicznych. Trwa też budowa warstw odsączających i podbudowa nośna drogi. W początek czerwca mieszkańcy osiedla Marysieńka, jak i osiedla Halera będą mogli spokojnie przejeżdżać nowo wykonaną ulicę. Całkowita wartość projektu wynosi 1 700 000 zł. 50% tej inwestycji finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dwudziestego kwietnia w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno wybrano wąbrzeską bernardynkę. Zostało zakończone w niskiej temperaturze, powolnie wypiekało się w piecu. Wtedy zapach czekolady w całej piekarni niesamowicie się roznosił. Mistrzowie pieczenia słodkości mieli za zadanie stworzyć produkt, który kojarzony będzie z naszym miastem i postacią ojca Bernarda. Do konkursu zgłosiła się tylko firma Profit. Funkcjonuje ona już od dwóch dekad, kojarzy się z tradycją i wysoką jakością wyrobów. W 2011 roku otrzymała tytuł Hit 2011 w konkursie gospodarczo-samorządowym Hit Regionu. Jestem właścicielką firmy Profit, która w dniu dzisiejszym ma zaszczyt zaprezentować swój produkt jako kandydata do miana bernardynki wąbrzeskiej. Jest to ciastko o smaku czekoladowym, gdzie dominuje smak czekolady. I ta w istocie jest również ważna w kolorystyce tego wypieku, tego ciastka. Ciasteczko to waży 100 gram. Celem konkursu było stworzenie produktu, który przyczyniłby się do tego, że Wąbrzeźno stanie się miastem rozpoznawalnym i chętnie odwiedzanym. Taki był cel tego konkursu, żebyśmy stworzyli produkt, markę, którą będziemy mogli promować miasto również na zewnątrz. Wierzę głęboko, że taka szansa właśnie istnieje i się nadarzy. Wyrób cukierniczy charakteryzuje się skromnością dodatków, nawiązując tym samym do ascetycznego trybu życia sługi Bożego Bernarda. Końcowym efektem tego ciastka jest ułożona aureolka bezowa na glazurze czekoladowej, która swym wyglądem nawiązuje do ojca Bernarda, gdyż czekoladowe ciastko o ciemnobrunatnym kolorze, na to biała aureolka kojarząca się również z świętością, wzniosłością, kojarzy się kolorami z habitem, z białym sznurem. Wąbrzeska bernardynka nie tylko wyśmienicie smakuje, ale i również pięknie wygląda. Stanowić będzie nie tylko doskonały deser, ale i trafiony prezent. Komisja konkursowa przyznała, że wyrób cukierni Profit jest godny reprezentować Wąbrzeźno. To jest strzał w dziesiątkę i rzeczywiście będziemy mieli za chwilę w Wąbrzeźnie bernardynkę, którą będziemy mogli promować pewnie i w regionie i dalej, tak? Uroczyste przyznanie certyfikatu wąbrzeskiej bernardynki odbędzie się w czasie obchodów Dni Wąbrzeźna i w tym czasie też mieszkańcy będą mogli poznać smak i wygląd ciastka. W ubiegłym tygodniu w ratuszu odbyła się uroczystość 50-lecia małżeństw. Jubilatów odznaczono medalami. Medale za zgodność i trwałość pożycia małżeńskiego przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W Wąbrzeźnie zostały nimi odznaczone trzy pary. Państwo Maria i Jan Grenda poznali się już w szkole podstawowej. On był 3 lata starszy, ja już w 7 klasę kończyłam, bo kiedyś było 7. Także już tam mnie podrywał. Pan Jan pracował w zakładach tworzyw sztucznych ERG, a żona zajmowała się domem.
Jako receptę na zgodne życie w małżeństwie jubilaci wskazują na wzajemne zrozumienie. Żeby sobie życia nie zatrufać. No, nie utrudniasz sobie życia nawzajemnie. Zrozumiecie po prostu. Państwo Grenda mają dwóch synów i córkę. Doczekali się także trójki wnucząt. Jadwiga i Roman Szymańscy to kolejna para, która w tym roku obchodzi 50-lecie małżeństwa. My się poznaliśmy? Na zabawie. Chyba na zabawie. Na zabawie. No to w latach, tak. Latach 60. 60. Pan Roman pracował w elewatorze zbożowym, a pani Jadwiga zajmowała się domem. Doczekali się dwójki dzieci, syna i córki, a także dwóch wnuczek. W czym tkwi przepis na udane życie? Przede wszystkim zaufanie, zrozumienie, tolerancja. Państwo Śliwka pochodzą z Grudziądza. Mieliśmy po 14 lat, to żeśmy się znali, bo ja pracowałam z teściową moją. No a oni się przyjaźnili z moją starszą siostrą i tam się odwiedzali, bo mieszkaliśmy w Grudziądze. No i tak jakoś sobie przypadliśmy do gustu. Pan Janusz był naczelnikiem gminy Dębowa Łąka, pracował także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie. Pani Genowefa była zatrudniona m.in. w Proficie. Przepis na zgodne życie jest prosty. Recepta tkwi w przysiędze małżeńskiej. To tam się właśnie przysięga, że będziemy na dobre i na złe, w zdrowiu, w chorobie, że się nie opuścimy aż do śmierci i przestrzeganie tych wszystkich zasad. To w zasadzie recepta na udane długie pożycie małżeńskie. Państwo Śliwka mają dwoje dzieci i czworo wnucząt. W 50 lat były chwile trudne, ale były chwile. W imieniu prezydenta medale wręczył jubilatom burmistrz Leszek Kawski. Nie zabrakło życzeń, kwiatów, upominków oraz tradycyjnej lampki szampana. Dużo. Zbliża się długi weekend majowy. Na te dni Urząd Miasta Wąbrzeźno zaplanował szereg atrakcji. Już w najbliższy piątek 27 kwietnia na placu Jana Pawła II swój happening wystawi Teatr Studio Form Niezależnych. Początek widowiska o godzinie 12. Tego samego dnia o godzinie 17 w sali kolumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury odbędzie się promocja książki Ignacego Izdorczyka Paweł Bączyński 1901-1973. Tego dnia nie zabraknie atrakcji dla fanów piłki nożnej. O godzinie 10 na Orliku odbędzie się powiatowy turniej piłki nożnej klas czwartych i młodszych. 1 maja o godzinie 10 w WDK odbędzie się otwarty turniej brydża sportowego o Puchar Burmistrza Wąbrzeźna. Tego dnia także 30-kilometrowy rajd rowerowy. Zbiórka o godzinie 9. 2 maja w związku z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej o godzinie 16 odbędzie się przemarsz ulicami miasta. Miejsce zbiórki to Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, a przemarsz zakończony zostanie na Stadionie Unii, gdzie około godziny 16:30 odbędzie się koncert Orkiestry Dętej Wąbrzeskiego Domu Kultury. Następnie o godzinie 17 na Stadionie Unii bieg z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 maja już tradycyjnie na placu Jana Pawła II o godzinie 11:45 rozpoczną się uroczystości patriotyczno-religijne związane ze świętem narodowym 3 maja. W ramach tych uroczystości będzie można usłyszeć hejnał Wąbrzeźna czy obejrzeć program artystyczny. Tego dnia także msza święta w intencji ojczyzny. Dni majowe zakończymy 6 maja na placu Jana Pawła II, gdzie o godzinie 9 otwarta zostanie wystawa z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast o godzinie 17 zapraszamy wszystkich do kina Wąbrzeskiego Domu Kultury na komedię, a więc Wojna. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Wąbrzeźna do wzięcia udziału w wydarzeniach zaplanowanych na tzw. dni majowe. Dokładny harmonogram dostępny jest m.in. na portalu miejskim czy stronie internetowej Wąbrzeskiego Domu Kultury. Jednocześnie przypominamy, że w miejskim punkcie informacji istnieje możliwość nabycia flag Polski. Wczoraj w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Thorman Eco. Eksperci odpowiadali na pytania związane z kolektorami słonecznymi. Montaż kolektorów słonecznych stał się ostatnio atrakcyjny dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksymalna kwota tej dotacji to 45% wartości inwestycji.
Firma Tolman Eco zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji solarnych marki WAT, polskiego producenta kolektorów. Z zestawów solarnych może skorzystać tak naprawdę każdy, począwszy od osoby fizycznej poprzez przedsiębiorcę, który chciałby zamontować tego typu system na dachu. Z tym, że musimy pamiętać, że dofinansowanie, o którym tutaj mowa, 45% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jest przewidziane dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej na danym obiekcie, na którym ma być montowany system solarny. Osoby zainteresowane zestawem powinny odwiedzić stronę www.słonecznegminy.com, gdzie istnieje możliwość wypełnienia specjalnego formularza. I za pomocą tego formularza my dostaniemy zgłoszenie, tak, na którym będą podstawowe informacje, przede wszystkim o informujących nas o ilości osób w danym obiekcie, ile osób zamieszkuje, kierunek dachu względem południa, jak jest ustawiony. I te podstawowe informacje już pozwolą naszemu programowi przedstawić ofertę zainteresowanemu. Przedstawiony już jest konkretny zestaw, a mimo wszystko się umówimy wtedy na spotkanie. Przyjedziemy, przeliczymy instalację, długość orurowania i tym podobne rzeczy, żebyśmy mogli wtedy już klientowi przedstawić ostateczną ofertę. Przygotowanie kompletnej dokumentacji, a także wniosku o dotację z funduszu trwa około 3 tygodni. Następnie umawiamy się na montaż, który z reguły trwa od 2 do 3 dni maksymalnie. Następuje odbiór instalacji i instalacja jest gotowa, tak, instalacja pracuje. Istotnym faktem jest w 100% polskie pochodzenie kolektorów proponowanych przez firmę Tolman Eco. 18 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się tradycyjne obchody Światowego Dnia Inwalidy. W związku ciąży obowiązek kontynuowania tradycji pamięci narodowej. Organizatorem obchodów był jak co roku Zarząd Rejonu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spotykamy się na takim ogólnym, takim dużym tym, to jedynie właśnie na Światowym Dniu Inwalidy. To jest zawsze wyznaczone z Torunia, Toruń nam przysyła hasło i wtedy możemy się spotkać. Wtedy dziękujemy bardzo wszystkim burmistrzowi i wszystkim, bo nam zawsze dofinansują. Jest dzięki nim i pani dyrektor PR, która też nam tutaj udostępnia wszystko i z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni. Podczas spotkania została podsumowana działalność związku w ostatnim roku, a także przedyskutowano plany na przyszłość. Urzędujemy 2 razy w tygodniu w starostwie, a tak robimy wycieczki dłuższe, jednodniowe, także staramy się, żeby z tymi ludźmi się spotykać i kto może, to wyjeżdża na wycieczki, także jest dobrze. Na uroczystości zjawiło się 150 członków związku. Dla wielu z nich takie spotkania są chwilą, na którą czekają cały rok. Przede wszystkim integrację z pozostałym społeczeństwem, i żebyśmy nie zapomnieli o tych naszych inwalidach, rencistach. Zaproszeni goście, między innymi wiceburmistrz Wojciech Bereza, wicestarosta powiatu wąbrzeskiego Bożena Szpryniecka, życzyli zebranym z okazji ich święta wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu radosnych dni. Najlepszego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Dużo miłości każdego dnia i radości z każdego dnia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za zaproszenie. 19 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 6-17 będziemy miały wielkie pytania na też obie błędy urzędnych. Komunikacji graficznej, jak to ostatnio mi upomina podobno. Więc jeśli coś będzie. 19 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wąbrzeski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest filią Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jest to szansa dla osób przeżywających swoją drugą młodość na aktywne spędzenie czasu wolnego, dodatkową naukę czy rekreację. Tym razem wykład poprowadził Bartłomiej Marchlewicz. Tematem były różne sposoby przedstawiania wizerunku człowieka w fotografii XX i XXI wieku. No, moja podróżnicza fotograficzna przygoda to chyba się rozpoczęła od wyjazdu na Wyspy Brytyjskie, gdzie spotkałem się z taką inną kulturą, z innym otoczeniem i z innymi rzeczami, które mnie zaczęły interesować. No i fotografia zawsze była moją pasją, także w Polsce, także tam powstała możliwość, że mogłem iść do koledżu i zacząć uczyć się fotografii. Bartłomiej Marchlewicz w czasie spotkania ze studentami opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z fotografią. Moja podróż fotograficzna bardzo się zmieniała od czasu, kiedy pierwszy raz dotknąłem aparatu na pewno i to, co robię teraz, jest bardziej takie nie wiem, umiejscowione w doczesności, mi się wydaje, w tym, co nas otacza. Bardzo łatwo jest, mi się wydaje, pojechać gdzieś w miejsce egzotyczne i zrobić dobre zdjęcie, które ludzi zachwyci. Mi się wydaje, że o wiele trudniej jest
jak gdyby zrobić coś dobrego w tym, co jest dookoła nas. To jest, żeby coś takiego wypatrzeć, mi się wydaje, jest o wiele trudniej niż wyjechać gdzieś i zobaczyć coś nowego. W kończącym się semestrze czeka na studentów jeszcze sporo zajęć, między innymi wykłady. Potrzeba dialogu pedagogicznego, historia książki, książka i pismo, pamięć ludzkości oraz wspaniały świat fotografii. Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole Bajka świętowały Międzynarodowy Dzień Ziemi. Polskie! 20 kwietnia w Przedszkolu Bajka odbyły się obchody Dnia Ziemi. Dzieci brały udział w konkursach sprawnościowych, wspólnej zabawie przy muzyce, zabawie zgaduj zgadula i innych zabawach integracyjnych, które dały dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Okazało się, że przedszkolaki mają dużą wiedzę o przyrodzie i jej ochronie. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowała Tydzień Przyrody. Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 23 kwietnia przemarszem ulicami miasta oraz przyrzeczeniem młodych ekologów złożonym na ręce pani dyrektor. Będziemy segregować śmieci. Do przyrzeczenia każde dziecko zrobiło zielony liść, na którym zapisało swoje ekologiczne postanowienie. Podpisane listki zawieszone zostały na drzewie obietnic. Starsze klasy sadziły drzewa i malowały zielone wąrzeźno. Przygotowano również rozstrzygnięcie konkurencji Jestem Eko, Jestem Trendy oraz przedstawienie teatralne pod tytułem Dziwne Jezioro. Wszystkie takie działania podejmowane z okazji obchodów Dnia Ziemi będą kształtowały wśród dzieci postawy proekologiczne. Ojciec Bernard z Wąrzeźna w służbie Boga i ludzi oraz opowiadacze lokalnych historii to dwa konkursy organizowane przez Wąrzeską Bibliotekę. Ogólnopolski konkurs literacki poświęcony postaci ojca Bernarda odbywa się już po raz drugi. Ojcu Bernardzie już jest ze względu na samą postać głównego bohatera, jak gdyby konkursu, bardzo znaczący i bardzo ważny i też jeżeli chodzi o zasięg. W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe, dzieci i młodzież z całej Polski. Chętni powinni napisać opowiadanie, wiersz lub bajkę poświęconą postaci Wąrzeskiego Sługi Bożego. Jeżeli ktoś się zdecyduje na krótkie opowiadanie, to może być ono do 4 stron, jeżeli na wiersz do 3 wierszy i bajka też 4-5 stron. Teksty konkursowe wraz z oświadczeniem należy dostarczyć do 21 maja do Wąrzeskiej Biblioteki. Drugi konkurs ma na celu popularyzację lokalnych ciekawostek i historii związanych z Wąrzeźnem i okolicami. Uczestnicy mają za zadanie zaprezentować wybraną przez siebie opowieść. Mogą wziąć udział i znowu i dzieci, i dorośli, i młodzież. I przede wszystkim chodzi o gawędziarski styl wypowiadania się, żeby to jak najpiękniej, jak najbardziej ciekawiej przedstawić właśnie, czy ciekawą postać dotyczącą, działającą na terenie powiatu wąrzeskiego, czy samego miasta, lub fragment jakiejś historii. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do biblioteki do 21 maja. Informacje dotyczące obu konkursów, karty zgłoszeniowe i oświadczenia można znaleźć na stronie www.bibliotekawno.freewar.com. W zeszłą sobotę na hali sportowej szkoły zawodowej odbył się turniej o Puchar Starosty. To już 7. odsłona turnieju piłki siatkowej o Puchar Starosty Wąrzeskiego. Dzisiaj mamy drużyny z powiatu golubsko-dobrzyńskiego, z powiatu toruńskiego, no i oczywiście są aż 3 drużyny z naszego powiatu. Myślę, że dla tych, którzy zdecydowali się w to sobotnie przedpołudnie przyjść do sali zespołu szkół zawodowych, to był chyba dobry wybór. Turniej rozgrywany jest cyklicznie w sali sportowej Wąrzeskiej Zawodówki. Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe. 8 drużyn z regionu równocześnie rywalizowało na 3 boiskach. Spośród 4 drużyn zakwalifikowanych do finału zwyciężyła reprezentacja powiatu wąbrzyskiego, która jednocześnie obroniła swój zeszłoroczny tytuł. Finaliści otrzymali puchary oraz pamiątkowe dyplomy, zwycięski zespół natomiast otrzymał Puchar Starosty.
Z kolei 13 kwietnia w Toruniu zakończył się sezon regionalnej ligi piłki siatkowej Old Boyów. Szósty sezon w tym roku już graliśmy, a generalnie liga już 9 lat gra. W turnieju wziął udział również zespół z naszego powiatu, który szczęśliwie zakończył rywalizację na trzecim miejscu. Coraz trudniej jest wygrać każdy kolejny mecz. Na pewno w tym sezonie mieliśmy sporo ciężkich meczy, tym bardziej, że trzecie miejsce zostało praktycznie ostatnim meczem dopiero tutaj zdobyte i także do samego końca była walka o ten właśnie miejsce na podium. Najlepszym zawodnikiem naszego składu okazał się Patryk Gruszka, który otrzymał pamiątkową statuetkę. 24 kwietnia miłośnicy biegania mieli okazję sprawdzić stan swojej kondycji fizycznej. Na stadionie klubu sportowego Unia zorganizowany został bieg wiosenny. Kolejne zawody w ramach 7. edycji biegów o Grand Prix Wąbrzeźna. Organizatorzy podzielili uczestników na kilkanaście kategorii wiekowych, różnicując długość dystansów biegowych. Celem imprezy była popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla osób w różnym wieku. Wszyscy, którzy dobiegli do mety, otrzymali pamiątkowy dyplom uczestnika zawodów. Pierwsza klasa, pierwsza. Na zakończenie wiadomości zapraszam na informacje sportowe. W pojedynku Unii Wąbrzeźno z LKS-em Dąbrowa Chełmińska w ubiegłym tygodniu biało-niebiescy odnieśli kolejne zwycięstwo. Przed własną publicznością pokonali rywali 2-1. Pierwszą bramkę w sytuacji sam na sam z bramkarzem zdobył Marcin Gołąb. Niedługo później wynik podwyższył Sebastian Isbrandt. W drugiej połowie z kolei obudzili się goście. Jedną ze swoich akcji na skutek błędu linii defensywnej Unii udało się doprowadzić piłkarzom LKS-u do finału. Jeśli chodzi o drugą połowę, zagraliśmy ją gorzej w porównaniu do połowy pierwszej. Mianowicie znalazło się kilka błędów w obronie. Tego faktu nie należy ukrywać. Była również za duża przestrzeń w środku pola, co było widoczne w drugiej połowie. Unitom pomimo gorszej drugiej połowy udało się utrzymać zwycięstwo. Jednak w minioną niedzielę passa wygranych się zakończyła. Przegrali w Jabłonowie z miejscowym naprzodem 0-1. Ponadto dwóch Unitów, Piotr Murawski oraz Bartosz Krzyszkowiak, zakończyło spotkanie z czerwonymi kartkami. Następny mecz już w najbliższą sobotę ze Spójnią Białe Błota. W minioną sobotę ruszył drugi sezon w ramach rozgrywek Ligi Orlika. Zespoły wzmocniły się m.in. byłymi piłkarzami Unii Wąbrzeźno. W pierwszej kolejce zwyciężył Under Art 2-1 nad Worwo oraz Kolecz 3-2 nad Katarzynkami. Remisem zakończyło się z kolei spotkanie Agrolidera oraz Pływalni. Obrońcą trofeum z ubiegłego roku jest drużyna Worwo. Druga kolejka już w niedzielę od godziny 15. Już za tydzień, 5 maja, odbędzie się pierwszy ogólnopolski turniej w piłkę ręczną o Puchar Burmistrza Wąbrzeźna. Gospodarzem będzie nasza wąbrzeska debiutująca drużyna Wambrezja. Sympatycy plażowego Szczypiorniaka będą mieli okazję zobaczyć spotkania na najwyższym poziomie. Na turniej przyjadą Damy Radę Inowrocław, AZS UMK Toruń i dwie drużyny z Wąbrzeźna będą, w tym my. Z kobiet przyjeżdża wicemistrz Polski, MHT Pyrki Poznań. I czwarty zespół w Polsce, Byczki Kowalewo-Pomorskie. Mecze będą na pewno zacięte. Najciekawszym spotkaniem wśród mężczyzn będzie spotkanie pomiędzy Damy Radę Inowrocław a nami, BHT Wąbrzeźna. A wśród kobiet oczywiście Pyrki Poznań i Byczki Kowalewo. Te spotkania na pewno będą zacięte i warto przyjść zobaczyć. Turniej rozpocznie się o godzinie 10. W programie pozasportowymi emocjami przewidziane są m.in. konkursy dla dzieci. Zawodnicy tymczasem tydzień wcześniej rozpoczynają sezon na turnieju w Wolsztynie. Na pierwszy turniej pojedziemy do Wolsztyna. To jest inauguracyjny turniej, w którym chcemy zająć miejsce na podium. Będą tam mistrzowie Polski, wicemistrzowie Polski i drużyna, która zajęła trzecie miejsce w Polsce, więc będzie bardzo ciężko, ale na pewno ten wynik jest do osiągnięcia.
Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.